Jacek Raubo, to jest skaner InfoSecurity 24, tym razem prosto z Lublina, z targu Więziennictwo 2019. A Państwa moim gościem jest pan pułkownik Grzegorz Fedorowicz, zastępca dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Witam panie pułkowniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dużo mówi się na dzień dzisiejszy w kontekście Służby Więziennej o tej ustawie, która modernizuje. Jak wygląda implementacja założeń ustawy modernizacyjnej? Jakie zmiany zachodzą w Służbie Więziennej? Tak, rzeczywiście jest to temat dość popularny w Służbie Więziennej, dlatego że ustawa o modernizacji Służby Więziennej to jest pierwsza tego typu ustawa po roku 1989. Ustawa, która jest dla nas czymś wyjątkowym, bo to jest ustawa, która jest dedykowana rzeczywiście stricte wyłącznie dla Służby Więziennej. Ustawa, która jest realizowana od roku 2017, koniec obowiązywania tej ustawy to jest rok 2020 i to jest 1,5 miliarda złotych. No właśnie, już mamy taką dobrą perspektywę. Ponad 1,5 miliarda złotych. Skoro mówimy o funkcjonowaniu tej ustawy, to trzeba powiedzieć o wysokości wydatków, jakie będą realizowane. Są realizowane, ale także będą realizowane, ponieważ koniec tej ustawy, tak jak powiedziałem, rok 2020, a rok 2018 i 2019 wydaje mi się, że to jest kluczowy rok, kiedy te wydatki są już tak rozkręcone, no, że w tych dwóch latach ten benefit dla Służby Więziennej jest największy. No właśnie, jakbyśmy mieli spojrzeć na te wydatki, jaki profil, powiedział, sprzętu czy też technologii trafia obecnie do Służby Więziennej? Jaki ma wpływ na funkcjonowanie? Między innymi, jeżeli mówimy o wydatkach, to one są w miarę równomiernie rozdzielone, ale to są wydatki przeznaczone między innymi na poprawienie infrastruktury Służby Więziennej, na budowę nowych pawilonów, na budowę więzienia nowego. Myślę, że dojdzie do skutku taka inwestycja, ale też środki, które przeznaczamy na modernizację wyposażenia, na zakup broni, nowych jednostek broni, zakup wyposażenia specjalnego, zakup wyposażenia ochronnego, zakup środków ochrony osobistej, modernizację systemów ochrony, modernizację systemu łączności, systemów informatycznych, ale także inwestycja w kadrę, czyli poprawienie warunków finansowych dla samych funkcjonariuszy, bo chciałbym zaznaczyć, że część środków przeznaczonych na podwyżki właśnie w tym roku pochodzi z ustawy modernizacyjnej. No właśnie, panie pułkowniku, tutaj wspomniał pan o nowych systemach łączności, o pewnych elementach cyfrowych. Jak zmienia się Służba Więzienna i jej funkcjonowanie względem tej nowoczesnej techniki? Wiemy o dronach, wiemy o systemach zwalczających bezzałogowe statki powietrzne, słyszymy o systemach łączności. Jak istotne jest to w tej codziennej pracy? No przede wszystkim na razie z tych rzeczy, o których pan mówi, z tych obszarów, o których pan wspomina, to najważniejszym dla nas jest zmiana systemu łączności, tak? Rzeczywiście w ubiegłym roku rozstrzygnęliśmy przetarg na system łączności cyfrowy, duopleksowy, który znacznie poprawia łączność w Służbie Więziennej. Ta łączność stała się nowoczesna, zgodna z wyzwaniami obecnych czasów. W tym roku będziemy realizować zakup urządzeń peryferyjnych, ponieważ poprzedni rok to był zakup systemu, zakup tych urządzeń głównych do jednostek penitencjarnych. Natomiast musimy ten system łączności rozwijać i on rzeczywiście zmienia funkcjonowanie, poprawia jakość pracy samych funkcjonariuszy, ale to też poprawia zarządzanie tym systemem. Czy ponieważ wpływa na między innymi, tak, oczywiście, dlatego że jednym z takich istotnych funkcji tego systemu jest lokalizacja tego systemu. Czyli możliwość namierzania tego systemu, czyli jednym słowem widzimy, gdzie nasze pojazdy się poruszają, widzimy, gdzie nasi funkcjonariusze się poruszają w centrali monitorowania tego systemu, także to jest system, który rzeczywiście jest systemem na miarę XXI wieku, tak jak powiedziałem, system, który poprawia funkcjonowanie, no, jakość pracy samych funkcjonariuszy, wygodę i to jest główny cel, prawda? Natomiast co do innych
obszarów, o których Pan wspomniał, czyli drony, czyli zwalczanie statków powietrznych nielegalnych nad jednostkami penitencjarnymi, rzeczywiście ten problem pojawia się, stajemy przed takimi wyzwaniami, aczkolwiek nie posiadamy jeszcze systemu do zwalczania tego systemu, tych zagrożeń, ale między innymi takie targi jak dzisiaj służą temu, żebyśmy między innymi te systemy poznali, zapoznali się z nimi, jak one funkcjonują, no i myślę w przyszłości pomyśleli również o wyposażeniu naszych jednostek penitencjarnych właśnie w takie systemy, w takie urządzenia. Panie pułkowniku, dużo się mówi też o pewnym przełamywaniu stereotypu służby więziennej. Teraz w kontekście istnienia takich targów jak te w Lublinie, muszę się zapytać, jak wygląda kwestia naboru, kwestia, bym powiedział, tutaj pozyskiwania osób, które potencjalnie byłyby zainteresowane pracą właśnie, funkcjonowaniem, czy to jako funkcjonariusz, czy to jako pracownik w ramach działań służby więziennej. Rzeczywiście kwestia promocji służby więziennej jest dla nas bardzo istotna, ponieważ jesteśmy służbą, która na co dzień pełni swoje obowiązki za wysokimi murami. Rzeczywiście jesteśmy służbą wśród młodych ludzi, myślę jednak, służbą ostatniego wyboru. W związku z tym nasze wysiłki zmierzają między innymi do promocji służby więziennej. Takie targi jak te dzisiaj, oprócz tego, że szukamy nowych rozwiązań, nowych partnerów, możliwości wyboru partnerów w zakresie zakupów, wyposażenia służby, poprawienia jej jakości, to również drugim takim istotnym elementem jest element promocji służby więziennej. Rzeczywiście zauważamy już pewne problemy w niektórych obszarach naszego kraju, problemy związane z przyjęciem nowych kandydatów do służby. Na razie myślę, że nie jest to jakiś bardzo istotny, wielki problem, ale już widzimy miejsca czy też zakłady karne, gdzie mamy problem z naborem. Promocja, myślę, jest niezwykle istotna, przekonywanie młodych ludzi do tego, że ta służba jest atrakcyjna, że w tej służbie można się rozwijać, można zdobywać szczeble kariery zawodowej, można awansować, myślę, jest niezwykle istotna. W związku z tym, no nie tylko takie targi jak te, ale myślę też wyjście na zewnątrz, wyjście służby, wyjście naszych służb medialnych jest niezwykle istotne i staramy się to robić, uczestniczymy w różnego rodzaju kampaniach reklamowych, kampaniach społecznych, staramy być się aktywni w mediach społecznościowych, w różnych miejscach, po to tylko, żeby przekonywać młodych ludzi do służby w naszej formacji, która jest bardzo ciężka, ale myślę, można też na pewnym etapie czerpać satysfakcję z bycia jej członkiem. Jako konkluzję, tutaj może zadam takie trochę przewrotne pytanie. Czy ta współczesna technika, którą możemy obserwować, te rozwiązania technologiczne, obserwacja, pewne elementy w zakresie dowodzenia, łączności i tak dalej, czy możemy mówić o tym, że powoli też będzie trochę można ograniczyć liczbę osób, które fizycznie angażują się w tych nowoczesnych zakładach karnych po stronie służby więziennej, czy raczej ten człowiek zawsze będzie tutaj w tym centrum? Nie, myślę, że człowiek będzie nadal bardzo istotny, nadal to będzie coś, co jest niezbędne. To jest praca z ludźmi, w związku z tym z ludźmi nie mogą pracować maszyny. Rzeczywiście technika, rozwiązania techniczne mogą pomagać w funkcjonowaniu każdej jednostki penitencjarnej, natomiast nic nie zastąpi człowieka. My mamy tego pełną świadomość. Technika ma pomagać naszym funkcjonariuszom, ma czynić tą służbę bezpieczniejszą, ma ułatwiać, ma skracać obowiązki, ma upraszczać obowiązki, natomiast jednak tego człowieka, tego funkcjonariusza w oddziale mieszkalnym czy też w dyżurce wychowawczej nie może zabraknąć i to jest też nasz priorytet. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku, za wizytę w studiu, tutaj InfoSecurity 24. Państwa i moim gościem był na targach w Lublinie pan pułkownik Grzegorz Fedorowicz, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.